Drodzy Państwo, tak wygląda człowiek, który wydał najnowszą książkę, przejechał setki, jeżeli nie tysiące kilometrów w trasie promocyjnej, a teraz odpoczywa i czerpie energię. Witaj, Łukaszu. Witaj, dzień dobry w ten poświąteczny czas. Odpocząłeś już po Exodusie, czy to odpoczynek ma się, trwa w najlepsze? Znaczy ja, a kto ci, wiesz, powiedział, że ja będę odpoczywał? No, książeczka wydana, wypromowana, udało się, a teraz męczy mnie co innego. Zupełnie kwestie niezwiązane z literaturą, ale masz rację z jedną sprawą. Otóż nie piszę. To jest fantastyczna sprawa. Wiesz, pisarz jest najszczęśliwszy wtedy, kiedy nie pisze. Ale pewnie myśli o pisaniu. Nie, ja myślę, oczywiście, że ja myślę o pisaniu, w tym sensie, że mnie bardzo mierzi i złości, irytuje perspektywa pisania. To znaczy, że czas niepisania jest krótszy od czasu pisania i że on dobiegnie końca. Że dobiegnie końca niebawem, jak sądzę. I że będzie trzeba się zająć tą okropną czynnością, bo wiesz, bo bycie pisarzem to jest fantastyczna sprawa. To jest najlepszy zawód na świecie, tylko ma jeden mankament. Trzeba pisać. Jakby nie trzeba było, słuchaj, pisać, to w ogóle rewelacja. Ja tu klops. Praca marzeń. Masz już zakreślone w kalendarzu, kiedy siadasz do pisania, czy to wyjdzie samo z siebie? Znaczy, do pisania czego, wiesz? Do pisania powieści. Wy byście wszyscy powieści chcieli. Powieści. Kiedy powieść? Powieść ukaże się w 2019 roku. Ma roboczy tytuł Kult. I planuje się jakoś rzeczywiście na wiosnę zacząć w tym dłubać. Ale na razie, wiesz, ten okres międzyksiążkowy jest, ma fajny, tak mówiąc trochę poważnie oczywiście, ma ten fajny aspekt, że można się zająć jakimiś takimi fajnymi pierdółkami. I ja teraz sobie tak układam w głowie taką jedną aktówkę dla takiego fajnego teatru w Warszawie. Myślę nad jakimś opowiadaniem i wiesz, ja to może zrobię, może nie zrobię, może to wyjdzie, może nie wyjdzie, ale to jest fajna wolność twórcza i ten moment, kiedy wiesz, nie zajmujemy się wielkimi projektami, tylko małymi, i to jest super. Gdzieś tutaj chyba się zapodział ten magiczny twój notes. Tak, ja mam, gdzieś tu był notesik nasz, znaczy mój wspaniały. Ja go mam. Ty go masz, dawaj notes. Są złote myśli. Znaczy nie, to nie są złote myśli, bo złote myśli to ja mogę na takiej żółtej karteczce jednej zapisać. Nie, to jest właśnie rozpisana ta jedna aktówka, jakoś tak to się staram tutaj. Masz ładne pismo. Przepiękne. Wiesz, to pismo się wzięło jak gdyby, to, że to są kapitaliki, drukowane litery, to tylko dlatego, że ja bym się w ogóle nie odczytał, gdybym pisał takim normalnym pismem ciągłym, prawda? I to są italiki, tak? Co ty powiedziałeś? Litery drukowane. Jak... Nie kapitaliki? Nie, to są kapitaliki, ale jak się nazywają litery niedrukowane, normalne. No to liczymy na Państwa, że tutaj w komentarzach zaraz się pojawią. Ja w ogóle próbowałem pisać ręcznie, mi to nie wyszło, ale lubię bardzo notować ręcznie, wiesz, opracowywać pomysły ręcznie. Wiesz, problem pisarza polega na tym, znaczy jeden z licznych problemów, że nie ma narzędzia. Prawda? Malarz ma pędzelki, paletę, rzeźbiarz, dłuto i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, a my narzędzia nie mamy. No przecież to nie jest narzędzie, to, że ja sobie otwieram jakiegoś laptopa i w niego walę, to nie jest żadna praca z narzędziem. Pracowałem na budowie, pracowałem z piłami na przykład różnego rodzaju i to było fantastyczne. Robiłem w drewnie, coś powstawało, to te ostrza, za pomocą ostrza formowałem różne kształty w drewnie. Fajna rzecz. I z tęsknoty się biorą właśnie, z tego rodzaju tęsknoty biorą się, wiesz, zeszyciki, prawda? Bo tutaj mam długopisik, no to już jest narzędzie, prawda? Mam tę karteczkę, ta karteczka, ten długopis się styka z tą karteczką, mogę coś napisać, prawda, ładnego, nie? Chyba lepiej i czyściej kształtują się myśli przy tym ręcznym pisaniu, no i tak. A do pisania powieści też się tak przygotowujesz, że notujesz sobie, czy wręcz piszesz ją całą na kartce, a potem przepisujesz? Znaczy, no próbowałem pisać na kartce i przepisywać, ale to jest rzeczywiście zadanie ponad moje siły. Nie dałem rady, może z Kultem spróbuję znowu ręcznie, bo ja się nie lubię poddawać.
Ale do nie będę teraz wstawał, ale ja mam całe zeszyty ponotowane pomysłami do powieści. Wiesz, najchętniej w ogóle robił wyklejanki, wiesz, żebym wycinał sobie wiesz, zdjęcia i mapki, artykuły z gazet i wklejał w te zeszyty i miał taki, takie wiesz, księgi przygotowań do własnej twórczości, ale to jest kompletnie bez sensu, bo już przecież nie ma wycinania niczego z gazet, bo wszystko jest w internecie i też mam jakiś profesjonalny, wstrętny program do pisania, na którym piszę, ale z największą radością wracam do zeszytu. Tutaj akurat Józef Konrad Korzeniowski, no na szczęście nie patrzy na mnie, bo byłoby całkiem źle. Tak sobie spoglądam na tę mordkę i sobie myślę, no jak dorównać, no trzeba próbować. Skoro powiedziałeś A, to powiedzmy B. Kult to albo jednoznacznie może się kojarzyć fanowi Kazika Staszewskiego z kultem, ale pewnie nie o tym będzie powieść. Rozumiem w stronę religii. Tak, będzie to książka o objawieniach maryjnych. Orbitowski i objawienia maryjne. Dokładnie tak. To jest tak. Więc drodzy Państwo, na tym kończymy naszą rozmowę, a tak serio? To nie był dowcip. To było na serio. To było na serio, oczywiście, że tak. Czy ja wyglądam na człowieka, który żartuje? Często. Nie tym razem. Czyli reasumując, powieść pod kult. Tytułem Kult. Pod roboczym tytułem Kult ukaże się, poświęcona objawieniom maryjnym. I w ogóle fenomenowi polskiego pątnictwa ukaże się za 2 lata. Niecałe. I to... Jak się oczywiście wszystko uda. Nie? Ale wkręcasz. Czyli... Nie, to jest serio, ale... tak? Tak, cały czas mówię serio. A widzę, że mi w ogóle nie wierzysz. No właśnie jakoś trudno mi w to uwierzyć, wszystko co tu padło przed chwilą. Słuchaj, no to za 2 lata się przekonamy.